Ale ryba chyba jest. Jaki leż? Zarąbisty, o właśnie gra odpada. Ja pierdolę. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jestem na treningu na Zawalnej. Mocno wieje, jest hardkorowy warun. Naprawdę trzeba będzie się dzisiaj postarać, żeby coś złowić. Precyzyjnie łowić przede wszystkim, żeby nie zwiewało tego zestawu. I wiadomo, no zaczynamy od przygotowywania mieszanki wstępnie. Tak jak Wam pokazałem ostatnio na filmiku, na terca już miałem rozproszonego, przyszykowanego. Leci większość do mieszanki gliny i troszeczkę zanęty. Ale najpierw glina. Jest prawie 12, więc myślę tak 3 godzinki. Pozdrowię moją małżonkę, która mnie po pierwsze obudziła dzisiaj na ryby, po drugie zrobiła śniadanko, koko i kawę i śniadanie na ryby i w ogóle zarąbiście. Dobra. Cyk. Myślę na te 3 godziny, takie 2 litry plus to, co mam w misce. W zupełności wystarczy. Ja pierdolę. Ale wie, już się skitrałem do auta, bo mi zimno naprawdę się zrobiło, zmarzłem. Stawiłem sobie auto tak, że widzę szczytówkę, widzę wędkę, widzę czy bierze, czy nie bierze. Patrzcie, ile tam w ogóle jest ptaków z drugiej strony, jakieś wrony. Patrzcie, ile tam w ogóle jest ptaków z drugiej strony, jakieś wrony. Ale jest jazda niezła. Niezła jazda, kurde. Zwijam się zaraz, bo już nie mogę. Która godzina? Pół do trzeciej. Do trzeciej, jak nic nie wpadnie, to się zwijam i tyle. Ja nie będę marzł. Znowu zaczęło opadać, kamerę schowam. Udało się coś przyciąć. Mocne branie. Udało się. Jest ryba. Ale ona cieszy. Nawet jak tylko ta jedna będzie, to już się będę cieszył. Ale taka ryba cieszy. Niesamowite. Jest piękny leszcz. No kurde,
Dobra, będzie z tym tym, bo pływał tutaj kubek po Coca-Coli z McDonalda i sobie go wyłowiłem. Mnie trochę denerwował. Ojku. Będzie mi płoszył trochę tego Leszka. Jest piękny. Ale ryba. Ale ryba. Jest. Piękny. Leszek. Zobaczcie. Jaka ryba. Chodź tu. Chodź tu. Mały. Ale ryba. Kubek po McDonaldzie do śmieci, a ryba dla was do pokazania. Zobaczcie. Jaki leszcz? Zarąbisty? O, właśnie grat pada. Zobaczcie, jaki leszcz. To jest nagroda za to, co dzisiaj przeszedłem. Zaraz go zmierzymy. Zmierzymy go w podbieraku, żeby go nie męczyć. Tak na oko, pi razy oko, naprawdę bez przesady. To nie jest mój rekordowy, ale prawie 6 dych, 57-58. Piękny ryb. Piękny ryb. Kurde. Dam miarkę. Tak przez siatkę wam go pokażę, żeby go już go nie wyciągać. O. Zobaczcie. Taki. Się zawinął mu ogon aż. Widzicie? Dobra, do wody. O. O, uciekaj. No. Dobrze, poszedł, odpłynął, super. Super. Ale się cieszę z tego Leszka teraz. Masakra. Dał takiego powera i na takim łowisku w ogóle, na Zawalnej. Mówię, ty, no to dobranie jest, czy co, czy podmuch, no tak giął. Dobra, jest pierwszy. Lecimy z tematem dalej. Ale dopiero trzecia zmiana przynęty dała mi ryba. Naprawdę trzeba kombinować nad wodą. Ciężko było kamerkę wyciągnąć z samochodu w międzyczasie. Kurde. A, to mogą sobie czekać. Brudny hak. Idą śmieci. Troszkę. Nie wiem, co to. Przytnę. O, jest ryba. Jest. Albo i nie ryba? Nie ryba, już myślałem. Dobra. Lecimy dalej. Uff. Będę się powoli zwijał. Zwłaszcza, że dałem i cieńszy przypon, i dłuższy, i naprawdę tak inny haczyk, a poprawy nie ma, więc ryby dzisiaj, no naprawdę zmiana pogody jest diametralna. W
wczoraj jeszcze widzieliście na shortsie, który nagrałem, Mateusz ma stale w świetnych warunkach, miał przyjemność wędkować. No a dzisiaj diametralna zmiana, załamanie pogody, no i co? I tej ryby nie było za bardzo. Dwa czy trzy brania, jedno zacięte. Wyholowany, piękny kaban. Bardzo jestem zadowolony, że w ogóle coś złowiłem. No i co? Zaczynam się powoli zwijać w takim układzie, bo to się nic już nie wydarzy raczej. Zobaczcie, teraz po zwijaniu zauważyłem, nowa półka, dałem za nią naprawdę kupę kasy i widzę, że tutaj, zobaczcie co się dzieje, one się wyginą w dół, widzicie? Tutaj jest też jakaś tutaj, jakieś tutaj łączenie, to jest jakaś wada konstrukcyjna tych półek czy co? Cholera wie, ale wygięte jest, więc do tego teraz jak na Jana prostować. Oj, dobra, lecimy dalej. Albo zobaczcie na to. Patrzcie na to. Nie na to, tylko na to. Tą podpórkę wykorzystałem, żeby przykotwić broli, że tak powiem, takim mocnym, fajną taśmą, taką, która jest na samym szczycie broli. To jak mi dwa razy próbowało porwać, to za drugim razem wygięło, zobaczcie. Widzicie? Normalnie ją wygięło po prostu i dlatego złożyłem potem brolkę, bo ona bez sensu była. Wygięło mnie nawet w drugą stronę raz ją, że się nie połamało, tam nic nie porobiło, to aż sam jestem w szoku, więc dzisiaj naprawdę był halny. Jak ktoś tam napisał na live'ie, jakiś orkan, mikron, czy coś tam, nie wiem. Nie oglądam telewizora, to nie wiem. Może przerzucimy, zobaczymy. Ale ryba chyba jest. Słuchajcie, jest ryba chyba. Jest ryba. Na odchodne. Nieduży leszczyk. A może to było właśnie tutaj. Zobaczcie. Jeszcze na odchodne taki leszczyk. Widzicie? O. Taki. Czyli dzisiaj dwie rybki. Ale zasał ekstremalnie daleko, naprawdę. Chociaż nie, lekko. Bardzo lekko pobrał. O. Okej, taki. No nie? Jak ja to mówię, na odchodne. Na odchodne. Okej, do domu, wracaj. I ja też. Poszedł. Więc jak się podobało, jak miło spędziliście ten czas, te parę minut z tym, na tym filmie, to zachęcam do subskrypcji, do zostawiania łapy w górę, do komentowania moich filmów, bo na pewno zawsze to jest jakaś wartość dodana pod filmem i na pewno sprawi mi to niezmierną przyjemność, także co tu dużo gadać, słuchajcie, trzymajcie się i tylko czyste wędkarstwo. Siemanko.